Dzień dobry, nazywam się Kasia Jankowska, jestem przewodniczką Muzeum POLIN i dzisiaj zabiorę Państwa w podróż po galerii XIX-wiecznej Wyzwania Nowoczesności, właśnie ta podróż ku nowoczesności. Przed nami sala tronowa, bądź sala rozbiorowa, gdzie dowiadujemy się o sytuacji społeczno-ekonomicznej Żydów już po trzecim rozbiorze Polski. Właśnie przed nami ten deszcz nowych obowiązków, nowych praw, ale także nowych restrykcji, jakie spadają na Żydów znajdujących się teraz w danym zaborze. Ta różnokolorowa ściana właśnie pokazuje, jak była różna sytuacja Żydów w danym zaborze. I także przed nami portrety władców absolutystycznych, sąsiedzi Polski, którzy dokonali rozbioru, to właśnie oni decydują o każdym aspekcie życia, także życia żydowskiego. Opowieść o tych wyzwaniach nowoczesności także mówi nam, także tutaj zobaczymy, jak Żydzi zaczynają reagować na modernizujący się świat, na te zmiany. Więc zapraszam, zobaczmy, jak zmienia się także judaizm i to życie codzienne. W sali ślubnej zaobserwujemy te wszystkie zmiany, o których wcześniej opowiadałam, ponieważ tutaj znajdują się elementy mówiące o tradycyjnym ślubie żydowskim, jak na przykład chupa, czyli baldachim ślubny, który symbolizuje otwarty dom, wstępowanie do nowego domu, do nowej rodziny, czy także prezenty, które młodzi dostawali od swojej rodziny, ale także tutaj znajdują się elementy nowoczesne, jak na przykład świadczące nowoczesności, jak na przykład uczestnicy, goście zaproszeni na ślub żydowski. Spójrzmy na tego mężczyznę. Nie jest już on ubrany w długi, tradycyjny czarny płaszcz, hałat. Nie ma tradycyjnej czapki, natomiast ma na sobie cylinder i płaszcz jest dużo krótszy. Ten wizerunek, ten strój, ten ubiór jest także wynikiem tego, co działo się w konkretnym zaborze już w XIX wieku. Otóż każdy z zaborców wprowadza restrykcje dotyczące także sfery religijnej czy sfery życiowej, jeżeli chodzi o Żydów. I tak na przykład w zaborze rosyjskim Żydzi, mężczyźni mieli zakaz noszenia czarnych, długich płaszczy, tego tradycyjnego stroju, co symbolizowało także tożsamość żydowską. To było dla nich bardzo ważne. Natomiast również ta pocztówka pokazuje nam spotkanie dwóch pokoleń. To jest właśnie ta tradycja, możemy powiedzieć XVIII wiek, wita się, spotyka się z nowoczesnością, z przedstawicielem tego nowego pokolenia. Również zmienia się strój kobiecy. Wcześniej w XVIII wieku ten tradycyjny strój żydowski był bardzo skromny i zabudowany. Kobiety także nosiły napierśnik, gdzie chowały swoje dłonie, ponieważ nie można było pokazywać dłoń. To było już odsłonięcie zbyt ryzykowne, za dużo, tym samym kobieta pokazywałaby na zewnątrz. Również z tej pocztówki wyczytamy, że kobieta jest zamężna, ponieważ Żydówki, te tradycyjne jeszcze w XVIII wieku, nosiły nakrycie głowy, taka binda. Miały zakaz pokazywania swoich włosów publicznie, ponieważ włosy były uznawane za najbardziej kuszący element, część ciała kobiety. Natomiast w XIX wieku zmienia się całkowicie wizerunek kobiet. Już widzimy, że nadchodzi kolejna zmiana, kolejna nowość. Pojawia się żydowski feminizm, pojawiają się historie żydowskich emancypantek. To wszystko opowiem Państwu w dalszej części naszej podróży po XIX wieku. Także to młode pokolenie różnie reagowało na te zmiany. Część chciała zostać przy tradycji, dla części podróż do nowoczesności i skupianie się w tych nowych nurtach było ważne, więc część będzie studiowała nauki świeckie, część będzie maskilami, czyli podąży za Haskalą, to jest żydowskie oświecenie, natomiast część zostanie przy nauce Tory, nauce religijnej, ale kolejne pokolenie Żydów skupi się ku mistycyzmowi,
także inaczej będzie przeżywało swoje modlitwy. To zaobserwujemy, przyglądając się hasydyzmowi. To wszystko tutaj za chwilę zobaczymy. W naszej podróży dotarliśmy na dworzec, gdzie spotykają się wszyscy przedstawiciele i przedstawicielki nurtów, tych nowoczesnych nurtów w judaizmie. I mamy hasydów, mamy Żydów tradycyjnych, ale mamy także to pokolenie Żydów nowoczesnych. No właśnie dlaczego na dworcu? Otóż w XIX wieku bardzo szybko rozwija się kolej, to tutaj w Królestwie Polskim, to ze sprawą kolei coraz więcej żydowskich mieszkańców małych miasteczek zaczyna marzyć o podróżach. To jest możliwe, ponieważ dzięki rozwojowi kolei miasta, ta odległość pomiędzy miastami jest coraz krótsza, ten dystans się skraca, ale także dzięki rozwojowi kolei miasta zaczynają szybko się rozwijać oraz budować, gdzie oczywiście mówimy o procesie urbanizacji. I to właśnie dworzec kolejowy symbolizuje nam ten pociąg do nowoczesności. I to właśnie tutaj na dworcu czekamy na dalszą podróż, na dalszy przystanek w naszej wycieczce. Otóż Łódź, ci wszyscy oczekujący na ten pociąg do marzeń chcą spełnić to życzenie o lepszej pracy, ale także zatrudnieniu w wielkich miastach przemysłowych. Jakim w tym czasie była Łódź? Za chwilę do Łodzi. XIX-wieczna Łódź jest najszybciej rozwijającym się miastem w zaborze rosyjskim. Również jest nazywana centrum bawełny. Łódź oczywiście jak najbardziej konkuruje z Petersburgiem. Tak naprawdę nie ma sobie równej. Łódź jest to miasto ponad 800 fabryk i taką najważniejszą fabryką, która należała do żydowskiego przedsiębiorcy Izraela Poznańskiego, była fabryka, dzisiejsza manufaktura na ulicy Ogrodowej. Spójrzmy na tę architekturę, spójrzmy na budynki tej Łodzi XIX-wiecznej, te pałace czy kamienice. Jednak to nie jest to nie są wszyscy mieszkańcy tej Łodzi XIX-wiecznej. Szereg pracowników tych fabryk była to żydowska biedota, która mieszkała na Bałutach. W tym czasie Bałuty była to oddzielna wieś, oddzielna miejscowość. Dopiero później zostaną przyłączone do miasta, natomiast Bałuty symbolizują tę żydowską biedotę, ale także drobnych przedsiębiorców, drobnych właścicieli małych warsztatów tkackich. Przeważnie był to także biznes rodzinny. Również w tym XIX wieku zmienia się rola kobiety, bo to przede wszystkim robotnice pracowały ponad swoje siły, ponad 12 godzin w tych warsztatach, w tych fabrykach. No i właśnie z tego względu Łódź również będzie nazywana miastem rewolucji, nie tylko rewolucji przemysłowej, ale rewolucji społecznej, rewolucji socjalnej, bo to tutaj będziemy świadkami buntu robotników i robotnic, którzy walczą o poprawę swojego bytu, o warunki, o lepsze warunki pracy, o godne warunki płacy oraz pracy i unormalizowany czas pracy. Kiedyś pracowano, tak jak mówiłam, 12-13 godzin, również dzieci poniżej 10 roku życia były zatrudniane. Kobiety oczywiście także dostawały dużo mniejsze wynagrodzenie za swoją pracę. I to właśnie strajk tych robotnic i robotników sprawia, że sytuacja troszeczkę się zmieni, że powstanie to, co dzisiaj nazywamy prawem pracy. Przenieśliśmy się do XIX-wiecznej Warszawy, gdzie jesteśmy świadkami niezwykłego wydarzenia, pogrzeb pięciu poległych. Zwróćmy uwagę, kto uczestniczy w tym symbolicznym marszu, w tym symbolicznym pogrzebie. Jest i biskup, jest dwóch rabinów,
także pastorzy. To wydarzenie świadczy o integracji, polsko-żydowskim zbrataniu właśnie w XIX wieku. Również w tym czasie szereg Żydów mieszkających w Warszawie, ale i nie tylko, zastanawia się nad swoją tożsamością. Kim my jesteśmy? Szereg osób określa się jako Polak, Polka wyznania mojżeszowego. Co to dla nich znaczy? Otóż ja uważam się za Polaka, Polkę, pomimo tego, że kraj nie istnieje fizycznie na mapie. Ja nie jestem katolikiem, jestem Żydem, wyznaję judaizm, ale to nie zmienia faktu, że nie chcę brać udziału w manifestacjach patriotycznych, opowiadać się za stroną Polski, czy także nie chcę brać udziału w powstaniu styczniowym. Zwróćmy uwagę na sztandar, symbolicznie prezentujący nam to zbratanie, także udział Żydów w walkach w 1863 roku. Miejscem ważnym dla Polaków wyznania mojżeszowego była to oto synagoga, która stała w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się błękitny wieżowiec na Placu Bankowym. Zwróćmy uwagę na architekturę tego budynku. Jest zupełnie inna niż ta synagoga, którą wcześniej Państwo widzieli. Niczym nie przypomina już tych drewnianych synagog. Jest to budynek nowoczesny, ale także na planie Krzyża Łacińskiego, który przypomina nam wielokrotnie świątynie katolickie budowane, wznoszone właśnie w tamtym czasie. To miejsce było również niezwykłe ze względu na język, który można było tutaj usłyszeć. Otóż większość nabożeństw odprawianych w tej synagodze była odprawiana właśnie w języku polskim, co jest niesamowite, szczególnie w XIX wieku, kiedy to w Warszawie jest rusyfikacja, a to właśnie pierwszy kaznodzieja tej synagogi, Izaak Cylkow, podczas otwarcia synagogi przywitał carskiego gubernatora właśnie po polsku. Nie po hebrajsku, nie po rosyjsku, ale po polsku, tym samym także zamanifestował swoją tożsamość i swój język rodzimy. Również wielu nieżydowskich warszawiaków uczęszczało do tej synagogi, ponieważ ona słynęła z przepięknych koncertów. To tutaj można było usłyszeć najpiękniejsze głosy kantorów, czyli żydowskich śpiewaków, więc również ta synagoga była salą koncertową żydowskiej Warszawy w XIX wieku. Niestety ten czas polsko-żydowskiego zbratania nie trwał długo. Zaledwie 3 lata po otwarciu Wielkiej Synagogi na Tłomackiem w Warszawie, na ulicach miasta i nie tylko, obserwujemy wzrost napięć pomiędzy Polakami a Żydami. Dalsze wydarzenia i konsekwencją tego, co się dzieje, doprowadzają nas do krwawych zamieszek na ulicach miast. Te wszystkie krwawe zamieszki są rozprzestrzeniane w Cesarstwie Rosyjskim i ta fala napięć, fala krwawych zamieszek nazywanych pogromami będzie pojawiała się także w innych zaborach. To właśnie w tym czasie niestety rozwija się nowoczesny antysemityzm. I również z tego względu to od 1881 roku szereg Żydów z Europy wyjeżdża z Polski. Przed nami sala emigracyjna, która pokazuje tę historię. Tutaj właśnie zobaczymy, skąd, dokąd emigrowali Żydzi w XIX wieku, pod koniec XIX wieku i jakie były tego przyczyny. No, główna przyczyna to oczywiście względy ekonomiczne. Koniec XIX wieku jest to wielka bieda, ale także ta fala pogromów czy nowoczesny antysemityzm. Zwróćmy uwagę, tu aż 85% Żydów z Europy w tym czasie wyjedzie do Stanów Zjednoczonych. To jest także bardzo ważne miejsce w czasie naszych oprowadzeń, ponieważ szereg zwiedzających z całego świata, szczególnie właśnie ze Stanów Zjednoczonych, mówi, że to są ich historie rodzinne. Natomiast jak dalej potoczą się losy naszych bohaterów, jak Żydzi i Polacy odpowiedzą na 1914 rok, czyli wybuch I wojny światowej, jak Żydzi będą walczyć o niepodległość, o polską niepodległość, to wszystko zobaczą Państwo, kiedy będzie można już wejść tutaj na wystawę i dołączyć do naszych wycieczek. Serdecznie zapraszam i dziękuję za wspólną wycieczkę.